witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś zapraszam Was na bookhaul i jest to bookhaul ze składnicy księgarskiej. Księgarni internetowej, którą powinniście wszyscy poznać, bowiem w tej księgarni możecie nabyć książki i nie tylko w bardzo atrakcyjnych cenach, dosłownie za grosze. Aktualizacje pojawiają się w środę o godzinie 20:30. A ja pochwalę Wam się, jakie książki z właśnie tej strony przybyły do mojej biblioteczki i ją zasiliły. Dodam, że nie są to książki nowe, nie są to nowości, ale to są książki naprawdę takie, które chciałam dostać i takie, które udało mi się dzięki składnicy księgarskiej do mojej biblioteczki dołączyć. A więc zaczynamy. Mam tutaj stosik pod ręką, ja go sobie może troszkę jakoś tak przesunę, żebym miała lepiej, o, wezmę część go na kolana i już zaczynam Wam pokazywać książeczki, które są naprawdę wspaniałe. Pierwsza książka to Wojciech Rogala, Witamy w Białej Afryce, czyli Podróż przez Namibię. Wydawnictwa Muza to kiedyś było Sport i Turystyka. Jest to cała seria książek podróżniczych, które zbieram i które zawierają mi naprawdę egzotyczne zakątki świata. Uwielbiam tę serię i tym razem no, Namibia, czyli kraj na południu Afryki, ale jakże piękny, jakże ciekawy. Kolejna książka to książka też będąca gdzieś tam związana z podróżami, bowiem opowiada o kraju, w którym obecnie mieszka wielu Polaków, ponieważ wyjeżdża tam do pracy, a mowa o Holandii. Książka Marka Orzechowskiego, czyli Presja, depresja. Jaka jest naprawdę Holandia? Jak ją widzi autor? I czy Holandia to tylko wiatraki, tulipany i rowery? Książeczka dość gruba i no, przypuszczam, że będzie bardzo ciekawa. Patronuje jej m.in. magazyn Poznaj Świat i Kontynenty, więc kwintesencja książek podróżniczych. I kolejna książka to książka gdyby w tym samym klimacie, bo też podróże, ale tym razem udajemy się z Maciejem Bernatowiczem do Hiszpanii, czyli Czy fiesta jest dobra na wszystko? Odpowiedź na pewno znajdziecie w tej książce. Hiszpania to kraj równie bardzo ciekawy pod wieloma względami, więc z przyjemnością z tą książką udam się tam i poznam bliżej Hiszpanię. Być może jakieś stereotypy, które są głęboko zakorzenione, zostaną obalone, a być może dowiem się jeszcze czegoś nowego, z pewnością, na pewno, bo książka dość treściwa. Następna książka to książka Lucy Mount Montgomery, ale nie jest to nic z cyklu Ani, który jest to kolekcja z Zielonego Wzgórza. A tym razem jest to Pad ze srebrnego gaju. Tutaj nie wiem, może światło da sobie radę z błyszczącą okładką. Zbieram całą serię Lucy Mount Montgomery. Zaczytywałam się w niej od takiej nastolatki. Pamiętam pierwsze wydanie Ani z Zielonego Wzgórza, takie bardzo zniszczone, stare z biblioteki, które przeczytałam. I mam naprawdę sentyment do prozy tej autorki. Kolejna książka to też nie powieść, Laich Kalves, nie wiem czy dobrze przeczytałam nazwisko autora, również wydawnictwo Muza, Rzecz o sowach, czyli książka no, z zakresu literatury takiej przyrodniczej, której ostatnio bardzo dużo wychodzi na rynku i powiem Wam, że ja uwielbiam takie książki, więc uwielbiam w ogóle dźwięki, które wydają sowy. Nawet na telefonie mam taką aplikację do snu, która usypia właśnie pohukiwaniem sowy, więc z pewnością z chęcią się zagłębię. No i jeszcze ta przepiękna okładka jest naprawdę cudowna. Treść też, bo przeglądałam książkę. No, mam troszkę tych książek z tej marki, z tej składnicy księgarskiej i zaraz Wam pokazuję kolejne. Następna książka to Jojo Moyes we wspólnym rytmie. Jeżeli ta okładka Was nie schwyta za serce, no to nie wiem, jesteście chyba nieczuli i macie serce jak głaz, prześliczna kobieta i koń. Oczywiście powieść obyczajowa, ci, którzy lubią Danielle Steele czy Judy Pico, pokochają Jojo Moyes na pewno. Kolejna książka, oj, coś też ciężkiego. A, to książka, którą, nie będę czytała tylko ja,
ale tematyką jest również zainteresowany mój mąż, Anna Sztuczka i Krzysztof Janiszewski. My Lunatycy, czyli Rzecz o Republice, również wydawnictwo Muza. Bardzo grube tomiszcze. Ja Republikę może lubię tak średnio, natomiast lubię takie biografie nietuzinkowych ludzi, muzyków, artystów. W każdym bądź razie no, z chęcią się zagłębię, tym bardziej, że tutaj jest sporo dokumentów, sporo zdjęć, więc taka książka naprawdę napisana z życiem i z takim dynamicznym pazurkiem, a mi się wydaje, że takie właśnie książki opowiadające o kimś czy o jakimś zespole, marce są najlepsze. Strasznie ciężka jest, twarda oprawa. No i kolejna książka, do tej książki mam niesamowity sentyment. Słuchajcie, kiedy byłam w czwartej klasie szkoły podstawowej, za nagrodę za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymałam właśnie książkę Mary Poppins i czytałam ją namiętnie, na wakacjach przeczytałam więcej niż pierwszy tom, bo tylko pierwszy tom dostałam z tej serii. No i cóż, te książki, nie wiem, gdzieś umknęły, zaginęły. Ja postanowiłam, że co dorwę tej autorki o Mary Poppins, to będę miała w bibliotece. No i tutaj takie wydanie, to jest wydawnictwa Jaguar, klasyka powieści dziecięcej w znakomitym przykładzie Ireny Tuwim. Będę czytać, będę się wzruszać, będzie sentymentalnie. No i idziemy dalej. Książka Brigidy Helbig, wydawnictwo WAB, Niebko. Bardzo interesująca okładka, ale pozwólcie, że przeczytam Wam, o czym jest ta treść. Willi jest potomkiem Niemców osiadłych przed wiekami w Galicji, wysiedlonych na początku wojny przez Hitlera nad Wartę. W styczniu 1945 roku nie udaje mu się uciec przed Armią Czerwoną. Zostaje w Polsce i już jako Waldek poznaje Basię, wywieziono podczas wojny z Kresów do Kazachstanu, a potem przesiedlono na ziemię odzyskane. Razem zaczynają nowe życie w Szczecinie i mieszkająca w Anglii córka Marzena składa ułamki opowieści rodziców w całość. Historia miesza się z rodzinną mitologią, przeszłość z teraźniejszością. To jakby zaglądanie przez szybkę i odkrywanie skarbów. Kolaż podobny do dziecięcej zabawy w Niebko. Książką poleca Inga i Basiu i ja. Taką literaturę, to jest seria Archipelagi, naprawdę kocham. Kocham właśnie takie książki i dlatego Niebko. Dlatego Niebko jest ze mną. Idziemy dalej, tym razem takie też młodzieżowo, dziecięce klimaty, bajkowo-baśniowe. Brandon Mall, Baśniobór, czyli dawno żadna książka nie sprawiła mi tyle przyjemności. Żałuję tylko, że nie mogłem jej przeczytać, kiedy byłem dzieckiem. Tak mówi o niej autor Eragona. Taka ciekawa okładka. Ja lubiłam baśnie jako mała dziewczynka, więc z chęcią się w nią zagłębię. A teraz coś bardziej mrocznego, coś bardziej nieprzyjemnego, co w życiu może nas spotkać. Reaz Kepler, wydawnictwo Czarne i Stalker. O stalkingu już książki czytałam i powiem Wam, że no to jest takie zjawisko, które dopadło nas wraz z rozwojem cywilizacji i czasem bardzo utrudnia życie, bo nowinki techniczne sprzyjają stalkerom. Kolejna książka to książka Grahama Mastertona. Jego czytałam jako panienka w liceum, a tym razem to jest Potomek, wydany nakładem Repliki. I powiem Wam, że ta proza mi się podobała. No i kończymy przygodę z księgarnią, składnica księgarska. Książką Elżbiety Herezińskiej, Królowa, czyli kontynuacja Hardą mam, więc Królowa dołączyła do Hardej, by tworzyć piękny duet. I to już wszystkie książki, które miałam Wam pokazać w tym filmie. Zachęcam Was do odwiedzenia strony Składnica Księgarska, podlinkuję Wam tą stronę poniżej filmiku. Jeżeli czasem szukacie jakiejś książki, która już jest niedostępna, nakład jest wyczerpany, to możecie ją znaleźć właśnie tam w atrakcyjnej cenie, ale pojawiają się tam książki też takie, które po prostu są jeszcze najlepsze w sprzedaży, tam są w atrakcyjnych cenach. Sprawdźcie, zobaczcie, przetestujcie i być może zostaniecie również fanami Składnicy Księgarskiej. Pozdrawiam Was cieplutko. Zachęcam do czytania, zachęcam do spędzania czasu z książkami, bo to chyba najlepiej wykorzystany czas. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa!